Witam, Rzemyszki, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Penny Big Breakaway. W ostatnim odcinku byliśmy w mieście pingwinów, który mieliśmy okropną mechanikę ślizgającej się podłogi, czyli lodu, co każdy uwielbia. I to była tak na tyle okropna, że już nie będę... Dlaczego oni są tutaj? Więc teraz przenieśliśmy się do Industrii, która wygląda, że to jest świat taki jak... Jeżeli dobrze pamiętacie, byliśmy w takim świecie elektryki, chyba Zaparia się nazywała. I teraz mamy inny świat. W ogóle zdobyliśmy monetki, ja nawet tego nie powiedziałem, bo... Dlaczego? Okej, okay, co to jest za... Dobra... Na razie nie będziemy w to wchodzić, ale... Co to jest? Dobra. Okej, okay, dobra, nowa mechanika. Co to jest? Co to jest? Okej. Okay. To było zarąbiste. Okej, okay. Uwielbiam, kiedy są trampoliny w bardzo niepozornie... niepozornych miejscach. Okej, okay, coś jest na górze. Najpierw pójdźmy do tego gościa, zobaczmy co chce. Czy to jest... Okej. Okay. Weź tą baterię! No co to jest? Nie mogłem się tej baterii. O, masz los, dobra. Raczej się nie uda nam to, ale... Okej, okay, spróbujmy te. Możemy jeszcze raz do ciebie podejść? Nie. O, masz los, ten... Tu nie... O, masz los, to było najpro... Aaaa... spadłem. To jest początek. Cool. Teraz dodają na każdym poziomie trochę inne, jeżeli chodzi o te dźwięki. Okej, okay, dobra, może się nam jeszcze raz... Ale sami widzieliście, że coś się stało i nie chciało nam dać baterię. Nie wiem, co to było. Okej, okay, chyba jojo tutaj nam aż tak bardzo nie pomogło. Dobra, więc spróbujmy w takim razie jeszcze raz. Wykorzystajmy tą super mechanikę. Zgadzam, że każdą mechanikę będziemy przy jakimś końcowym bossie. Zawsze tak robią. Okay. Zgaduję, że chodziło o to, że niektórzy mogli tutaj upaść. Niektórzy te. Zapewne gorsi ode mnie, dobra, nie. Zazwyczaj nie są gorsi ode mnie. Okej, okay, mam baterię. Dobra. O nie, dobra. Dobra. Myślałem, że mogłem tutaj trochę damage'a wziąć i żeby to przenieść, tylko że bateria niestety miała taki problem, że aż tak bardzo nie chciała być naładowana. Okej, okay, to jest tylko tyle. O, myślałem, że coś więcej. Okej, okay, co to jest za mechanika? Aha. W skrócie mechanika taka, że niszczymy to, wtedy możemy coś porobić. Okej. Okay. Ja to widzę, że jest coś na dole. Więc nawet nie próbujcie mi tutaj wmawiać, że nie mam pójść na dół. Okej, okay, już jesteśmy i... O, no się winę. Będzie mój zazwyczaj komentarz do tego, że ma się los winę. Oraz oddajcie może mi młotek. Okej. Nie będę za bardzo patrzeć, co tam jest, ponieważ co chwila są pingwiny. Jakby w tym mieście w ogóle... Wiecie. Jakby to powiedzieć. Jakby w tym mieście te pingwiny rządziły. Dobra, możemy coś tutaj... Dobra. Wygląda na to, że zazwyczaj polega to na tym, że mamy wykorzystać... Okej, co to jest? Okej, okay, tutaj chyba się cofamy, jeżeli nam nie mamy magnesu. Jakby te pingwiny rządziły tym miastem. Okej, okay, wystarczy normalny atak i to wszystko. Okej, okay, chyba magnes już straciliśmy. Dobra. Podoba mi się nawet to, że mamy co chwila nową mechanikę, tylko szkoda, że większość tych mechanik nie wykorzystujemy chwilę później. Więc to jest trochę denerwujące, że mamy mechaniki, o Jezu. Au! Oberwaliśmy. Dobra, mamy mechaniki, które i tak później nie korzystamy z ich. Okej, okay, coś tam było. Okej. Okay.
O, masz się rozpędziły. Okej, tutaj coś mamy na szczęście. Okej, udało się. Na szczęście możemy zrobić coś takiego. I co tutaj mamy? I lost my toolbars. Can you find it? Masz los. Padł. O, masz los. Prawie byliśmy tam. Dobra, może się uda mi tutaj odbijać. Nie. Byliśmy tak blisko. Czekajcie, może uda mi się spaść na dół i powrócimy. Dobra. A tam nadal strzelają pingwinami. O nie! Nie mam Magnaxu! O, dobra. Jest tu Magnes? W sumie mogliśmy od samego początku pójść zapewne tym przejściem, ale okej, już nie będziemy tego komentować. Nie będziemy się znęcać. No dobra, już nie chcę mi się tam wracać. Czekaj, potrzebujemy Magnes. Magnes jest z tyłu. Zatem. Okej. Dobra, już nie będziemy korzystać z tego. Ej, to jest super. Akurat było super. Okej. To było chamskie. Ej, mamy wszystkie monetki. Co tam, że żadnej misji jeszcze nie wykonaliśmy, bo większość misji polega na tym, że... O! Mamy zebrać te, dobra. To nie jest jakieś mega trudne. Też nie jest trudne dzięki temu, że w głównej mierze polega to na tym, że wystarczy normalny atak i to wszystko. Więc nie jest jakieś problematyczne zbytnio z tym. Okej, co tutaj będzie? No, myślałem, że trochę dalej polecimy, ale... Dobra, niech tak będzie. A, masz los. Wracaj, śrubo. Dobra. Okej. I... Widzę ten magnes. Na szczęście... O! Fajna mechanika. Musiałem się trochę skupić, dlatego nic nie mówię. Uuu, i złotko. Mamy ten magnes i... Jako, że tam dosyć szybko było, to nie chciałem zbyt nic mówić, ale... Zapewne większość rzeczy rozumiecie, o co chodzi. O, masz się los. Najgorsze to będzie, jeżeli będą same obroty. Dobra, to jeszcze aż tak źle nie było. Ale udało nam się. No nie zdobyliśmy dwóch gości. Pierwszy to moja wina, a w sumie drugi też moja wina, ale to już bardziej chodziło o to, że chciałem go złapać, ale prąd nam nie pozwolił. Okej, zobaczmy co dalej jest. 8-2. Demolition Derby. Gaduję, że to może być trochę... Będzie tutaj możliwe, że będzie więcej poziomów. Mają wybuchowe beczki. Uwielbiamy wybuchowe beczki. Kojarzycie tą niezapomnianą mechanikę z wybuchowymi beczkami? No właśnie. Okej, nie mówcie, że ta jedna beczka zniszczy cały mur. Właśnie to powiedzieli. Dobra, czyli jak bomba strzeli, to wybuchają od razu, a jak my strzelimy, to nie wybucha od razu. O, masz los. Ten czas eksplozji jest na tyle mały, że mogłem nawet przy tym zrobić, tylko że mamy... Mamy tamtego gościa. Śmieszne było, gdyby on potrafiłby... O, masz los. Nie cierpię. Jesteśmy na samym początku. Nie cierpię tego momentu, kiedy dosłownie wszystko, cały postęp znika mi, dlatego że lekko skręciłem.
W ogóle powinienem trochę więcej używać z tych power-upów, bo w sumie mam dużo pieniędzy, więc do końca serii zapewne mógłbym korzystać z power-upów, ale... Power-upy nie są jakieś mega interesujące, szczerze powiem. Polega to na tym, że power-upy to jest takie, że... Dobra. Słabo ci się na przykład tam... słabo masz z tym, że... Jak to powiedzieć? Że ciągle spadasz? No to weź power-up. Wtedy przynajmniej raz nie spadniesz. I to wszystko. Tak. Power-upy nie są zbyt... zbyt OP. Okej. Okej, widzę. Widzę to. Najbardziej mi się podoba, kiedy dosłownie gra ci pokazuje monetkę i takie... Okej, wiem jak to zrobić. Bo zazwyczaj oni chowają je. Więc... O, misja. Uwielbiamy misję, co nie? To jest pierwsza misja. I'm supposed to love this platform by skirt. Okej. O, nie podoba mi się, że mamy to wysadzić i... Okej. Tak blisko! Już tak blisko byliśmy. Dobra, zrobimy to za ciebie, tylko że ten... W sumie nawet nie musimy być na tych platformach, tylko... Tylko ja postanowiłem, że... Fajnie by było, gdybyśmy byli na tych platformach i to wysadzali, bo wtedy większy dramatyzm jest. A nasza ulubiona mechanika z bombami. Ona jest trochę popsuta, ponieważ czasami te bomby wysadzają się zbyt wcześnie i wtedy my tak naprawdę uderzamy już w bombę, która wybucha. Okej, bierzmy tą. O, jest winda. Dobra, jest więcej wind. Dobra, możemy wziąć tak. I co? To chyba było... Tak, chyba to było przejście. I co tam było? Tak. Ehaha! Wiedziałem, że coś tutaj musi być. Dobra. To może być... Aj, to była śruba. Dobra. Wiele wyjaśniam. Trochę się teraz mój pies drze na drugiego. Ale... Nie mam otwartego okna, więc aż tak nie powinno tego słuchać. Uwielbiam, kiedy dosłownie dźwięki, które ja słyszę... A! Było tak blisko, już prawie to było. Które ja słyszę, tak naprawdę nie słychać na mikrofonie, albo ja muszę mówić, żebyście usłyszeli jak... O, uwielbiam to, tak, mówiłem o tym. Dobra. A nie, to chyba jest główna droga. Okej. To było trochę niebezpieczne, że... Zawnęliśmy. Oj, to był jeden z tych momentów, kiedy miałem mniej FPS-ów i action coś ostatnio się zrąbał, ponieważ jak mam właśnie teraz mniej FPS-ów, to wtedy kompletnie całe nagranie żre FPS-y. No i w głównej mierze to jest, kiedy naprawdę się dużo rzeczy dzieje na ekranie, a tak to zbyt nie ma problemu. Okej, can you blow up this wall? Podoba mi się, że chcę uderzyć tą bombę. Nie! Oj, mówiłem właśnie o tym, że niektóre wybuchają od razu. Okej, jest! Udało się. To zbyt długo trwało. O nie, kolejne. Ale możemy chyba zmienić ich kierunek. Aha! I to wszystko? Co będzie, jeżeli ta bomba akurat pójdzie do nas? I to były wszystkie ściany. Najbardziej mi się podoba... Że oni tam burzają te ściany, ale w pierwszym świecie było takie, że goście wybudowali mur zamiast drzwi i że goście chciał, żebyśmy wysadzili to. To była śmieszna historia. Okej. Było blisko.
Trochę tych beczek jest dużo tu. Wow. Au. Oberwaliśmy. Oj. Druga moja nieulubiona mechanika. Wiatrak. O nie, nie mieliśmy zostać trafieni. No, zostaliśmy trafieni. Oj, tutaj był ten gościu. Ile mieliśmy rzeczy? To był nasz ostatni. Teraz dosyć szybko się poruszają, tylko... Ha! Wiedziałem, że coś jest nie tak. Okej, czyli... Mieliśmy coś tam, jakiś gwóźdź tylko... Znaczy gwóźdź, śrubę. Co ja mówię? Jej! Jej! Wybuchy! Wszyscy uwielbiamy wybuchy. Dobra, to jest tak naprawdę końcówka, bo już ostatniego gościa zrobiliśmy. Dosyć długa. Nie chciałbym, kiedy tak naprawdę są rzeczy... Okej. Rzeczy, które tak naprawdę mamy zrobić już na samym końcu, jest ich mnóstwo. Okej, mamy tam... Linkę. Okej, to chyba było wszystko. To jest chyba końcówka. Zgaduję, że w pewnym momencie będziemy musieli jakoś upaść? Nie. Mamy tutaj zniszczyć to. Aha. To nie było trudne. Wow, nawet udało mi się wejść na złoto. Okej. Zobaczmy, co to będzie. No, nie jest jakieś mega trudne. Nie było jakieś najtrudniejsze. Może przez to, że już powoli się przyzwyczaiłem, że już aż tak nie jest mi trudno to wszystkie robić. Oraz od dawna nie umarłem na poziomie. Zazwyczaj umierałem, co nie było zbyt miłe. A teraz co mamy? No. Teraz mogę kontynuować. Dobra, zrobimy dłuższy odcinek. Oj, kacenka jest. Oj, taka fajna kacenka. Nie mów się, że to jest... To jest robopingwin. Przewidziałem robopingwina. Okej. Po co mamy odpalać te rzeczy? Dobra, byłem cicho, ponieważ się zastanawiam, o co dokładnie chodzi. Okej, czyli on puszcza ten magnes po pewnym czasie. Powiem tak, trochę słabo ci idzie, koleżko. A, czyli on puszcza to... O! Czy to będą pingwiny? Nie, to nie będą pingwiny. Marza swoje. Dobra, nie, ten boss jest easy. Jest... Jego reguły są na tyle zrozumiałe, że... Znaczy się oprócz tych dźwigien na samym początku, ale... O, obrywaliśmy. Nie wiem, jak tutaj chyba trzeba być najbardziej na tym. Dobra. O, chcę ten... Au. Dobra. Koniec. No właśnie. Byłoby śmieszne, gdyby się teraz podniósł. To mi... Ja już takie... O kurde, miałem zbyt dobre życie. Okej. Okay. Czyli mieliśmy usunąć... Shut down the giant penguin. Czyli mieliśmy wyłączyć. O. Usunąć coś innego. Wyłączyć tego pinguina. Okej. Okay. Kontynuujemy. Może będzie kacenka? Jest kacenka! Okej. Okay, co my zrobić? Uwięziliśmy się. I pingwiny wreszcie się śmieją. Tak, one są najgorsze. Czyli co, zostaliśmy uwięzieni? I zgaduję, że to będzie naj... O, jest to. Byliśmy tutaj? Lowbury. A tak, tutaj mieliśmy udać się. Dobra, czyli... czyli jest to jeszcze
Czyli będą jeszcze dwa światy. Jeszcze na pewno będą dwa światy. Ale to wszystko z tego odcinka. Myślę, że ostatni świat, Industria, mi się... Może wam też się będzie podobał, ale mi się najbardziej podobał z tego względu, że była taka nawet fajna mechanika z tym magnesem, ale trochę zaczęli łączyć. Dzięki czemu było nawet śmiesznie. Ale jak mówię, zostały nam dwa światy, bo został nam jeszcze pałac. Na pewno zostało nam to, więc już powoli się zbliżamy do końca. I jeżeli chcecie jakiś, żebym nagrywał jakieś inne gry, to piszcie w komentarzach. Ja zawsze lubię sobie sam poszukać nowych gierek i wtedy zagrać, ale starsze gierki też zapewne bym chciał trochę poogarniać. Więc był z wami Trachol. No to cześć.